Przedmieścia w Warszawie, w drugim wydziale karnym, w składzie obecnym, po rozpoznaniu w sprawie dnia 15 września 2022 i 22 listopada 2022 roku sprawy Magdaleny Pomury, pierwszej wypadku z mocy urodzenia 23 lutego 1979 roku, to i Rafała Ziemkiewicza, scenariusza i mamy za morderstwo rozumianego 13 września 1964 roku w Piasecznie, oskarżonych o to, że działając wspólnie w porozumieniu, w sprawach czasu i przekonaniu z góry powziętego zamiaru, za pomocą środków masowego komunikowania mówili o świetle podejściom o postępowaniu i właściwości, które poniżują opinii publicznej oraz narażenie obrazu zadania potrzebnego dla wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty w ten sposób, że jako prowadzący program publicystyczno-satyryczny w telewizji, emitowany przez stację TVP po dniu 4 marca 2019 roku o godzinie 22.30, począwszy od minuty 12.08, nagrany rozpowszechnił nieprawdziwe, krzywdzące dla Elżbiety Podleśnej treści, przy czym Magdalena Pomurek wskazała na wykonywany przez Elżbietę Podleśną zawód słowami. Elżbieta Podleśna jest psychologiem, psychoterapeutą, ma pacjent, przyjmuje i prowadzi regularną praktykę. Patrzę na Fałdzień, kiedyś skomentował. Mam wrażenie, że ich przyprowadza na rozmaite eventy, zachowują się, jakby mieli pranie mózgu, bardzo fachowo zrobione, zaś Magdalena Pomurek. Wrażenie możemy tak odnosić, jeżeli bez wykorzystywania własnych umiejętności, tutaj de facto quasi lekarskiej, do manipulowania psychologiczną, to ja myślę, że czekam cały czas na reakcję Towarzystwa Psychologicznego takich spraw. Co obliczone jest na wywołanie w oczach przeciętnego widza fałszywego wrażenia, że Elżbieta Podleśna stosuje wobec swoich pacjentów techniki manipulacyjne, celem osiągnięcia skutku w postaci udziału w manifestacjach i konkretnego zachowania się w trakcie tych wydarzeń. To jest oczywiste artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 212 paragraf 2 kodeksu karnego orzek. Oskarżony Magdalena Pomurek i Rafała Ziemkiewicza w granicach zarzutu uznaje za winny tego, że w dniu 4 marca 2019 roku w Warszawie, działając wspólnie w porozumieniu za pomocą środków masowego komunikowania, pomówili na świetlę powierzchnią o takie postępowanie i właściwości, które mogły narazić ono pewne zachowania potrzebnego dla wykonywanego zawodu psychologa terapeuty w ten sposób, że będąc prowadzącymi program publicystyczno-satyryczny w telewizji, emitowany przez stację TVP Info, zarzucili Elżbiecie Podleśnej wykorzystywanie posiadanej z racji wykonanego zawodu psychologa i psychoterapeuty wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii do manipulowania procesem decyzyjnym osób uczestniczących w protestach obywatelskich poprzez sugerowanie wykorzystywania własnych umiejętności, tutaj de facto quasi lekarskich, do manipulowania psychiką ludzką, przyprowadzania ich na te rozmaite eventy, robienia im fachowo prania mózgu. I tak opisany czyn kwalifikuje jako wyczerpujący znamiona występku określonego w artykule 212 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 212 paragraf 2 kodeksu karnego i za to na podstawie powoływanych przepisów Magdalena Pomurek i Rafała Ziemkiewicza wskazuje i wymierza im kary grzywny w wysokości po 200 stawek dziennych, ustalając wysokość poszczególnej stawki dziennej na kwotę 50 zł. Na podstawie artykułu 6.27 zasądu od oskarżonych Magdaleny Pomurek i Rafała Ziemkiewicza na rzecz oskarżonego Elżbiety Podleśnej kwoty po 150 zł zwrotu zryczałtowanych wydatków. Proszę usiąść, sąd podał wstępnie. Oskarżyciel prywatna zarzuciła oraz skarżony popełnienie występu określonego w artykule 212 kodeksu karnego. Paragraf 2. Czy zagrożony określony w tym przepisie karnym odsyła do treści paragrafu 1, a zatem penalizuje zachowanie polegające na pomówieniu osoby za pośrednictwem środków masowego komunikowania o takim występowaniu właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska zawodu lub organu działalności. W razie przypisania sprawcy popełnienia występu określonego w artykule 217 paragraf 2 sąd może wymierzyć karę grzywny, ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do roku. Formalnie wypełnienie znamion pomówienia nie wystarcza jednak do przypisania odpowiedzialności karnej za to przestępstwo. Ustawodawca bowiem w artykule 213 w paragrafie 2 kodeksu karnego określił warunki, w których sprawca
pomimo że wyczerpał znamiona przestępstwa określonego w artykule 212 paragraf 2, nie poniesie odpowiedzialności karnej. Taki kontratyp zwalniający od odpowiedzialności karnej sprawcę wykaz określony w artykule 213 paragraf 2 kodeksu karnego wskazuje na cztery przesłanki, które muszą zaistnieć, żeby taki sprawca nie podlegał odpowiedzialności karnej za czyn z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Przede wszystkim musi zaistnieć przestępstwo, muszą zostać formalne jego znamiona. Zarzut stanowiący desygnat znamienia czynu zapewnionego z artykułu 212 paragraf 2 musi być podniesiony lub rozgłoszony publicznie. Uczyniony przez sprawcę zarzut musi być prawdziwy, to jest odzwierciedlający obiektywną rzeczywistość. A uczyniony przez sprawcę zarzut prawdziwy musi również dotyczyć postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu. Dalej, zanim będzie można mówić i przypisać sprawcy przestępstwo z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego, konieczne jest przede wszystkim ustalenie, czy osoba podnosząca zarzut miała przynajmniej uzasadnione podstawy do podjęcia przeświadczenia o prawdziwości zarzutu, czyli czy działała w stanie usprawiedliwionego błędu co do bezprawności swojego działania. I tutaj sąd najwyższy w orzeczeniu w sprawie 4 KPN 502/00 wskazał, że dopiero wykluczenie działania w stanie takiego błędu otwiera drogę do badania prawdziwości postawionego publicznie zarzutu. Niewątpliwie oskarżeni podnieśli publicznie zarzut. Zarzut ten dotyczył postępowania pokrzywdzonej. Zarzut ten dotyczył, tak jak jest to przedstawione w cytatach, fachowo robionego prania mózgu, przyprowadzania osób na eventy i wykorzystywanie umiejętności de facto kwazilekarskich do manipulowania psychiką ludzką. Zarzut ten nie jest prawdziwy. Nie znajduje oparcia w faktach. To po pierwsze. Trudno nawet uznać, że tak podniesiony zarzut służy obronie społecznie uzasadnionego interesu. Istotny bowiem w tej sprawie jest kontekst, w jakim te słowa padły. Oskarżeni w swoich wyjaśnieniach konsekwentnie, zgodnie z prawdą, wskazali, że ich celem była krytyka postępowania oskarżycielki prywatnej, a w związku z tym, skoro krytyka i to jeszcze w programie satyrycznym, to ta krytyka była dozwolona. Zgoda. Tyle tylko, że oskarżeni są dziennikarzami, a zatem profesjonalistami powinni wiedzieć, że jak najbardziej orzecznictwo europejskie, prawo prasowe, jak również kodeks karny, chociażby właśnie w artykule 213 paragraf 2 kodeksu karnego uzasadnia prawo do krytyki, ba, pozwala nawet krytykować w sposób satyryczny, ironiczny, ale zawsze w granicach dopuszczalnych przez prawo, a te granice krytyki i dopuszczalności krytyki to przede wszystkim w zakresie faktów zgodność z rzeczywistością, czyli z obiektywnym stanem rzeczy w zakresie ocen, przynajmniej zgodność wniosków, hiperboli, paraboli, odniesień, cytatów, transpozycji, różnego rodzaju zabiegów na słowie i na ocenie, musi w konsekwencji
wszelkie te zabiegi muszą opierać się na faktach, muszą wynikać z tych faktów. To znaczy gdzieś u źródeł zawsze opierać się na prawdzie. Po drugie, taka krytyka również w zakresie ocen musi służyć społecznie uzasadnionemu interesowi. Nigdy taką krytyką służącą społecznie uzasadnionemu interesowi nie jest krytyka naruszająca dobra interesowe, a przede wszystkim krytyka nieprawdziwa i krytyka dotykająca godności drugiego człowieka. Oskarżeni zdawali sobie z tego sprawę jako profesjonaliści. Sami po części wskazali również na motywy swojego działania. W mniejszej sprawie istotne również było przede wszystkim rozstrzygnięcie tego, czy w sprawie mamy do czynienia z zarzutem zniesławiającym, czyli z zarzutem pomówienia, czy ze znieważeniem. To po pierwsze, a po drugie, czy mamy do czynienia ze zniesławieniem i jako taki, czy mamy do czynienia z oceną, przede wszystkim, czy ta wypowiedź, co do autorstwa, której przyznali się oskarżeni, nie kwestionowali tej wypowiedzi, czy ta wypowiedź jest informacją o faktach, czy jest to wypowiedź oceny. No właśnie od tego zależy dalszy reżim odpowiedzialności karnej. Mówiąc krótko, w ramach mowy, żeby nie przedłużać i nie kształcać tego wyboru. Jeżeli chodzi o oceny, prawo pozwala być bardziej, jest bardziej elastyczne. Właśnie w zakresie ocen. Może i w zakresie ocen, w zakresie krytyki odwołującej się do ocen, można mówić o ironii, satyrze, sarkazmie i innych bardziej swobodniejszych formach krytyki. Jednakże każda krytyka, niezależnie od tego, czy odnosi się do ocen, czy odnosi się do faktów, musi mieścić się w tych granica dozwolonej krytyki, czyli być obiektywną, prawdziwą, rzeczową, służącą społecznie uzasadnionego ochronie społecznie uzasadnionego interesu. Oskarżeni przyznali, że swoich wypowiedzi udzielili w programie o charakterze satyryczno-publicystycznym, o charakterze satyrycznym. Nawet na tę okoliczność wnosili o przeprowadzenie dowodów. W ocenie sądu przeprowadzenie dowodów nie było potrzebne, bo forma programu, nawet satyryczna, jest to uznał konsekwentnie, że program w telewizji jest programem publicystyczno-satyrycznym, zawierającym komentarze o zastanej rzeczywistości, przedstawione w sposób swobodny, w sposób satyryczny. Niemniej jednak żaden format satyrycznego programu nie zwalnia z odpowiedzialności za przekroczenie granic satyry. Tutaj w tej sprawie doszło do przekroczenia takich granic satyry. Ustalone poglądy, doktryny, linia orzecznictwa Sądu Najwyższego wypracowała już szereg modelowych rozwiązań dotyczących krytyki cudzego postępowania. Czyli taka krytyka albo wyrażenie swoich ocen nie powinna nigdy przekraczać granic potrzebnych dla osiągnięcia społecznego celu krytyki. Jaki miał być tutaj społeczny cel krytyki? Ta krytyka dokonana przez oskarżonych nie miała na celu żadnego ochrony, żadnego społecznie uzasadnionego interesu. To oskarżeni w swoich wyjaśnieniach sami zwrócili uwagę na to, że ich zachowanie było retorsją, było odpowiedzią na zachowanie
od demonstrujących przed budynkiem telewizji Polski. To właśnie te demonstracje w swojej wypowiedzi oskarżono oczywiście jako event. Zgoda. Można powiedzieć, że można dyskutować, że określenie dla protestów obywatelskich event jest rażące, przekracza pewne granice, ale jeszcze mieści się w tej petycji jako wyrażenie wyolbrzymiające albo po części ośmieszające, pozbawiające może wagi zdarzenia, które oskarżony komentował. Celem krytyki, jaki wyłania się z analizy materiału dowodowego, to jest celem krytyki, który są ustawy na podstawie analizy materiału dowodowego i samych wyjaśnień oskarżonych było przede wszystkim ośmieszenie oskarżycieli prywatnej poza granicami zarzutu. Na marginesie uczyniłem uwagę, że było również ośmieszenie osób protestujących, pozbawienie ich głosu mocy obywateli światłych, obywateli wyrażających swoje zdanie, swoje osądy na temat zastanej rzeczywistości, ale z drugiej strony było właśnie również przedstawienie ich jako zmanipulowanych, a z drugiej strony przedstawienie oskarżycieli prywatnej jako organizatorki tych protestów i osoby, która wpływa w tajemny bądź quasi-medyczny sposób na świadomość i wolę, na intelekt i na wolę osób uczestniczących w tych protestach. Taki zarzut, taki cel tej wypowiedzi prowadził w efekcie do możliwości narażenia oskarżycieli prywatnych na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty. Dlatego też sąd konsekwentnie nie uznał, że ta krytyka, te oceny służyły ochronie społecznie uzasadnionego interesu. Sąd Najwyższy, doktryna, twierdzą dalej, tak ustali, że satyryczne ujęcie nie powinno naruszać dobrego imienia zawodowego czy też godności osobistej człowieka. Jakie tutaj było satyryczne ujęcie? Nie ma w tych wypowiedziach nic satyry. O właśnie. Bo czym jest satyra? Jaki jest cel satyry? Cel satyry jest przede wszystkim ośmieszenie, krytyka. Cechą satyry jest dążenie do ośmieszenia tego, co autorowi wydaje się szkodliwe, co wydaje się bezwartościowe, co jest błędne. Można właśnie powiedzieć, że satyra przedstawia rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Niemniej jednak każda satyra, jak każda ocena, nie pozostaje poza kontrolą. Nie można też powiedzieć, że tej satyry nie dotyczą kryteria oceny, które powinny być obiektywnie stosowane do innych wypowiedzi publicznych. A zatem wypowiedzi dotyczących zarzutów, a jeżeli te zarzuty dotyczą sfery publicznej, to muszą być zarzutami prawdziwymi i muszą ponownie dotyczyć albo postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną, albo służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu. Tu ta satyra
na którą powołują się oskarżeni, nie niesie w sobie żadnych tych elementów zasadniczych. To nie jest krzywe zwierciadło, to nie jest żadna parabola dwuskutkowego, chociaż tu w czasie postępowania dowodowego jeden z oskarżonych przyznał, że oskarżona jest Dolores Ibarra. Jest to pewna przenośna, pewne krzywe zwierciadło, w zależności od tego, kto jak Dolores Ibarra postrzega. To jest postać historyczna, z którą wiążą się określone oceny krytyczne i oceny pozytywne. Przeszła do historii. Słowa przed nią wypowiedziane również przeszły do historii. I odbiorca takiej odpowiedzi, gdyby usłyszał, że Elżbieta to właśnie jest ja, Dolores i Baruli, może się pod nosem zaśmiać, a może z poważaniem pokiwać głową. Tak, słuszna ocena, słuszny zarzut. Nie, to jest zupełnie absurdalny zarzut. Ale taka wypowiedź nie narusza, co do zasady obiektywnie, nie narusza godności człowieka. Ale zarzucenie psychologowi obiektywnie nie narusza godności człowieka. Ale zarzucenie psychologowi wykorzystywania posiadanej wiedzy specjalnej do wpływania na wolę drugiego człowieka jest już wypowiedzią niesatyryczną, jest niewątpliwie wypowiedzią mającą charakter zarzutu, sprawdzalną pod względem kryteriów prawdy i fałszu. To nie jest ocena, bo oczywistym jest, że oskarżyciel prywatna Dolores Ibarra nie jest. Dolores Ibarra przeszła do historii, przeszła do wieczności. Dowód przeciwny i wszelkie jakiekolwiek dalsze dywagacje na ten temat są bezprzedmiotowe. Jeżeli ktoś zapomniałby tego argumentu, wiadomo, że dotyka oceny postępowania oskarżonego. Czyli ten zakres, czy oskarżyciel prywatna jest Dolores Ibarra, czy nie, to jest wypowiedź ocenna, ona nie, to jest wypowiedź w sposób oczywisty, mająca charakter oceny. Inaczej zaś właśnie ma się ta kwestia podnieść, kwestia jeśli zarzutu, jeżeli chodzi o sprawdzalność pod względem kryteriów prawdy i fałszu. I tutaj te zarzuty odniesione co prawda w trybie przypuszczającym, ale jednak dotyczą postępowania w oskarżycie prywatnym i zarzucają jej manipulowanie psychiką ludzką, wpływanie, przekraczanie zasad etycznych i norm wykonywania zawodu psychologa, który to zawód sprowadza się oprócz zadań wskazanych w ustawie o zawodzie psychologa, przede wszystkim do pomocy drugiemu człowiekowi. Więc takim jeżeli odbiorca, widz programu, odbiorca będąc społecznościowy tego programu, słyszy taki zarzut, może nabrać podejrzeń co do umiejętności, co do wiedzy, co do intencji działania oskarżyciel prywatny pokrzywdzonych jako psycholog, a tym samym takie wypowiedzi mogą narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. Dlatego też sąd zmienił opis szyldu. Uznał, że w tym zakresie, w jakim wypowiedzi dotyczyłyby ocen, nie podlegają one inkryminowaniu, ale podlegają reakcji karnej w takim zakresie, w jakim mogą narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. I to tyle, jeśli chodzi o te motywy, które stanowiły podstawy do uznania, że w sprawie oskarżeni nie mogą skutecznie powoływać się na działanie w ramach kontratypu krytyki. Właśnie ta krytyka może przybrać formę albo satyry, albo rzeczowych ocen, ale zawsze
zawsze gdzieś w kurnie, już się mierzy samego jądra motywacji i celu tej krytyki, to zawsze te wszystkie oceny, czy dokonane w stosunku 1:1, czyli zgodnie z rzeczywistością, krytyka taka rzeczowa, czy również krytyka satyryczna, zawsze musi się opierać na prawdzie. Ten, kto podnosi nieprawdziwy zarzut, nie może powołać się, że zarzut ten służy społecznie obronie, przepraszam, społecznie uzasadnionego interesu. Mając na uwadze powyższe, sąd uznał oskarżonych za winny i wymierzył im karę o charakterze wolnościowym, kary grzywny. W ocenie sądu będzie to wystarczające do przywrócenia naruszonego układu społecznego. Z jednej strony przestępstwo zostanie napiętnowane, zostanie ukarane, a z drugiej strony dobre imię osoby pokrzywdzonej zostanie popełnione chociażby przez to, że czyny nie mieszczące się, czyny bezprawne, czyny wyczerpujące znamiona przestępstw zostaną nazwane, zdefiniowane, pociągnięte pod konkretną normę prawną i za te czyny zostanie wymierzona kara. Orzeczenie jest nieprawomocne, strona kwestionuje prawo wyniesienia, prawo i słuszność, stronie, która kwestionuje słuszność. Wydanego orzeczenia przysługuje prawo odniesienia wydatków sądu okręgowego otrzymają wyrok wraz z uzasadnieniem. Aby otrzymać wyrok wraz z uzasadnieniem, w tym siły biura treści, czego mają sobie wniosek o spełnianie uzasadnienia orzeczenia na piśmie. Dziękuję bardzo za wszystko. Dziękujemy Wysokiej Sądzie. Ja chcę spotkań towarzyskich. Twoja wielka sprawa. Cześć. Tutaj Maciek Piasecki, jesteśmy na żywo w sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, gdzie właśnie zakończyła się rozprawa Magdaleny Ogórek, Rafała Ziemkiewicza, gwiazd telewizji polskiej. Rafał Ziemkiewicz już nie. Natomiast niegdy dzisiejszy skazani za słowa wypowiedziane w stronę Elżbiety Podleśnej. Widzimy, że są tutaj jeszcze wyrazy solidarności z osobą, którą, jak uznał sąd, zniesławiły osoby pracujące w Telewizji Polskiej w programie W Telewizji. Widzimy pamiątkowe zdjęcia. Nie wyszło żadne dobre. Skorzystam z tego momentu, żeby podziękować wam, że oglądacie, że szczególne podziękowania dla osób, które wspierają moją pracę, ponieważ jestem tutaj niezależnie. Dzięki wszystkim.
spotkanie. Widzimy wielkie emocje tutaj, wyrazy wsparcia od osób, które obserwowały. Jak się pani czuje teraz? Dobrze się czuję. To jest, obawiam się, że nie zakończenie, bo podejrzewam, że Magdalena Obogak i Ziemkiewicz się odwołają od tego wyroku. To im przysługuje, tak powinno być, że mogą się odwołać, jeśli uważają, że jest to wyrok niesłuszny. Jednak to, co zostało dzisiaj przez sędzię Drewin powiedziane, było również też bardzo ważne, że są granice satyry, są różnice pomiędzy zniesławieniem a zasadną bądź bezzasadną krytyką, która powinna trzymać się jednak jakichś reguł i że sąd stoi na straży tychże reguł. Więc myślę, że to jest też ważne dla środowiska dziennikarskiego, że nie można powiedzieć o każdym wszystkiego, nawet o swoim największym, o kimś, kogo się uważa za największego wroga, czy szkodnika. Trzeba się opierać na faktach i trzeba pilnować granic swoich ocen, tak aby nie przekształcały się, jak w moim przypadku, w zniesławienie. W tym wypadku mnie. To ważne. Kara grzywny, z tego co zrozumiałem, 4000 zł dla... 10 tysięcy, a. Tak? Ja obliczyłam 10. 200 razy 50. Ach, czyli jeszcze wyższa. To jest właściwe zadośćuczynienie. Rozumiem, że to będą pieniądze nie dla pani, tylko... Nie, nie wiem. Ja zakładam, nie liczy. Słuchajcie, kochani, ja zawsze wszystkie swoje odszkodowania kieruję na ręce w jakichś organizacji. Przyznam szczerze, że jak będzie w tym razem, nie wiem. Być może będzie tak, że kolejne 2 czy 3 lata będzie trwał etap i ta wysokość grzywny, jeśli zostanie utrzymana, no będzie wskutek cudownie galopującej inflacji. Rzeczywiście starczy na bilet do kolejką do Radziwiłła. No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest współmierna kwota do krzywdy, która się pani wydarzyła? Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób są traktowane, nie wiem, w Polsce, jak wysokie odszkodowania są przyznawane na przykład ofiarom wypadków, trzeba zachować jakieś proporcje, tak? Ja nie straciłam w tej sprawie jakiegoś wielkiego uszczerbku na zdrowiu, nie odniosłam, chociaż no, można powiedzieć o kumulacji wszystkich tych stresorów, jako o czymś, co niewątpliwie działa na mnie jak prasa hydrauliczna. Natomiast no, trudno jest tutaj wykazać, że stało się to w wyniku konkretnych słów. Ja myślę, że sąd musi zachowywać pewnego rodzaju proporcje. I dopóki się nie zmieni, jakby no żenująca wysokość przyznawanych odszkodowań w rozmaitych sprawach, no to taka proporcja jest, co mogę powiedzieć, no z bólem serca, ale zasadna chyba. No. Chciałabym, żeby nie wiem, osoby LGBTQIA, które non-stop są zniesławiane czy znieważane, miały możliwość dochodzenia wyższych odszkodowań. Chciałabym, aby osoby, które doświadczają przemocy policyjnej, są zatrzymywane bezprawnie, dostawały wyższe odszkodowania. Ja przypomnę, że w sprawie przewiezienia mnie do sądu w Płocku, zatrzymania w tamtej sprawie, otrzymałam 8 tysięcy, to znaczy skierowałam je na konto Fundacji Transfuzji, ale orzeczono 8 tysięcy. Zstępowaliśmy o 10, też jakby kierując się tą zasadą sprawiedliwości. Dla mnie najważniejsze jest to słowo, że są winni zniesławienia, co myślę, że jeśli Magdalena Obogak nie jest dziennikarką, Rafał Ziemkiewicz twierdzi, że jest dziennikarzem,
oboje wykonują ten zawód, tak? Więc myślę, że dla przyzwoitego dziennikarza stwierdzenie, że jest winny zniesławienia kogoś, o kim mówi, myślę, że to jest jakiś powód do wstydu. Więc... Liczy pani, że będą konsekwencje wyciągnięte wobec Magdaleny Ogórek ze strony pracodawców? Ani nie liczę na taką refleksję, raczej na opinię publiczną. Ja w ogóle liczę wyłącznie na opinię publiczną we wszystkich moich sprawach. Nie na media, tak, nie na zwierzchników mediów, tylko na ludzi, którzy odbierają pewne fakty i mają, wbrew temu, co twierdzą oskarżeni w tej sprawie, mają własną inteligencję, własny rozum i własne zdolności decyzji i konstatacji, po której stronie leży słuszność. Co się dzieje w życiu osoby, co do której są wysnuwane oskarżenia na antenie jednej z dwóch największych telewizji informacyjnych? No, taka osoba niewątpliwie nie może liczyć na pacjentów z pewnej opcji, czy wierzących w pewne tezy, więc nie może liczyć na to, że te osoby z pełnym zaufaniem będą korzystały z jej usług, więc w jakiś sposób jest to ograniczenie potencjalnej klientali, więc taki dosyć, powiedziałabym, że wymierny skutek. To się działo wobec pani, że ktoś z pacjentów, klientów powiedział, nie, ja nie będę do pani przychodził, bo pani tutaj, słyszałem w TVP na temat pani. Dzwonił do mnie były pacjent, osoba bardzo taka konserwatywna, tradycyjna, bardzo wierząca, oglądająca nieustannie TVP. Pacjent, który mam wrażenie dostał ode mnie sporo dobrych rzeczy i mówił, że nie może w to uwierzyć, że jemu się to wszystko rozjeżdża, że zna mnie jako osobę i nie może uwierzyć, że ja robię takie rzeczy. Więc gdzieś tam była taka sytuacja, która gdzieś tam do takiego właśnie rozdźwięku mogła doprowadzić. Natomiast wie pan, no, nikt takich rzeczy nie deklaruje. Ludziom się trudno załapać na leczenie w państwowej służbie zdrowia. Natomiast myślę, że mogło tak być, że osoby, które miałyby rozważać leczenie w placówce, którą kierowałam w tamtym czasie, no, mogły brać to jako kryterium pod uwagę. Personel mojego oddziału się tego obawiał, że tak się stanie, że to, co próbowałam przez kilka lat, czyli rozdzielić działalność zawodową od działalności społecznej, którą wykonuję w czasie prywatnym, okazało się, że po prostu dzięki TVP jest kompletnie niemożliwe. Więc ja niedługo potem odeszłam z Państwowej Służby Zdrowia, więc podejrzewam, że nikt, kto wierzy TVP, do mnie się nie zgłasza prywatnie, bo no tutaj to już taka możliwość wygląda. To daje siłę do kolejnych działań, czy nie wycisza je pani? Nie daje siły do kolejnych działań, bo dotyczy działań poprzednich, działań, które już miały miejsce wiele lat temu, 3 czy 4 lata temu, już nie pamiętam, pozwala odciąć pewne cienie, które kładą się na życie, które próbuję w tej chwili prowadzić. To są długie cienie. No i jeszcze trochę one będą padały, także... Ale jakoś ten cień tej sprawy, mimo prób na przykład podnoszenia przez panią Ogórek z powrotem kwestii opluwania jej samochodu i tak dalej, czy takiego wznawiania tej narracji, która już kiedyś okazała się nieprawdziwa, no ten cień nie jest już taki ciemny i gęsty. Natomiast nie zrezygnowała pani z działalności społecznej. Wiem, że działalność pomocowa na granicy zajmuje przynajmniej część pani czasu. Nie,
pomocowana granica. No ja czasem kojarzę jakichś ludzi tak ze sobą. Teraz sama nie jeszcze. Zajmuję się tworzeniem swojego gniazdka. Natomiast dalej obsługuję psychopogotowie, czyli taką pomoc psychologiczną dla osób, które doświadczają przemocy systemu państwa, czyli na przemocy policyjnej, przemocy, jakiegokolwiek systemu opresji dla aktywistów, więc psychopogotowie dalej działa, ale no to nie jest taka działalność, w której ja muszę stanąć na ulicy i robić coś w sposób taki bezpośredni bardzo. No, staram się pomagać z odległości. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. No, to jest tak, że no, nie da się tak zupełnie spakować. Dzień dobry. No, po tych 7 latach zna się już sędziów przechodzących korytarzem. Ja rozumiem, że to nie wpływa na orzeczenia. Jednak. Że się zna? Tak. No to zna się, bo orzekają, tak? No to zna się, bo słuchają. Myślę sobie, że w pewien sposób mogą coś już powiedzieć po kilku takich zetknięciach o danej osobie, więc to jest inny rodzaj znajomości, tak? Po prostu się rozpoznaje, tak? Czyli wiedzą, że nie jest tak, jak często policja wskazuje, przychodzą tutaj chuligani, stają przed sądem i... Tak, i że wszyscy są z kodu, tak?